Witajcie, oto nowe składane Samsung Galaxy Z Flip 4. Zapraszam do szybkiego testu tego modelu na kanale Komputronika. Na temat wyglądu, a także wykonania testowanego modelu powiem, że to znakomity poziom. Owszem, możemy zauważyć, że wizualnie to urządzenie wygląda prawie tak samo jak rok temu, z tym, że pewne szczegóły związane z wykonaniem uległy zmianie. Plusem okazało się to, że boki tego Samsunga stały się nieco bardziej ścięte, a przy tym występuje wrażenie kanciastej bryły i to mi się podoba. Nowością jest również matowe szkło znajdujące się na każdej ścianie zewnętrznej, a to oznacza, że to urządzenie można zawsze łatwo utrzymać w czystości. Samo działanie zawiasu to ponownie znakomita rzecz, dlatego że chodzi bardzo pewnie, do tego nie czujemy żadnego luzu. Samsung mówi o tym, że uzyskali tutaj jeszcze bardziej sztywny, jeszcze smuklejszy, a zarazem nieco lepiej spasowany zawias. Możemy to urządzenie nabyć w kolorze fioletowym, który ja testuję, ale występuje także wersja w kolorze złotym, szarym, no i też niebieskim. Są tu wbudowane jakościowo całkiem dobre głośniki podwójne. Usłyszymy, że nasza muzyka czy też multimedia okazały się głośne, czyste, a także szczegółowe. Występuje przy tym wrażenie, że basy w końcu są lepsze i to mi się podoba. Na tym plusy jeszcze się nie kończą, dlatego że Samsung dokonał rozszerzenia funkcji ekranu frontowego. Nowością okazało się to, że możemy zintegrować wygląd always on display z naszym Galaxy Watchem, a także możemy zintegrować wygląd ekranu frontowego z motywem systemu. W końcu są tutaj dostępne przełączniki, a to oznacza, że z tego miejsca możemy szybko Szybko włączyć przykładowo Wi-Fi, latarkę, dzwonek, czy też funkcję Bluetooth bez potrzeby rozkładania tego modelu. Co więcej, przy pomocy ekranu frontowego możemy nawiązywać połączenia głosowe i wtedy korzystamy z trybu głośno mówiącego. Jeżeli chodzi o składany ekran, dostajemy tutaj dosłownie rewelacyjny panel Dynamica Molety 2X posiadający wyższe odświeżanie osiągające maksymalnie 120 Hz. System oczywiście może samodzielnie sterować wartością odświeżania w zakresie, w okresie od 1 do 120 Hz. Plusem okazało się również to, że nowe składane ekran testowanego Flipa 4 ma jeszcze lepszy poziom najwyższej jasności. Samo działanie systemu jest znakomite, nasze polecenia są wykonywane szybko, no i też animacje wyglądają świetnie. W tym roku Flipa 4 napędza Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, do tego 8 GB RAMu, natomiast wbudowana pamięć to szybkie UFS 3.1. W kontekście łączności Występuje tutaj oczywiście NFC Bluetooth 5.2, a także 5G. Na całości dopełnia większa bateria przy zachowaniu prawie tego samego rozmiaru obudowy jak rok temu. Dostajemy tutaj ogniwo 3700 mAh, do tego szybkie ładowanie przewodowe do mocy 25W. Możemy tu jeszcze wykorzystać ładowanie indukcyjne, no i też ładowanie zwrotne. Musimy na koniec poruszyć temat aparatu, a tu spotykamy raczej kosmetyczne zmiany. Sensor bazowy jest jaśniejszy, ma 12 megapikseli f1.8, do tego szybko działający autofokus, dual pixel z wykrywaniem fazy, a także stabilizacja optyczna. Większe pole widzenia ma 123 stopnie, to ponownie sensor 12 megapikseli o jasności 2.2. Do selfie służy obiektyw, który ma 10 megapikseli o jasności 2.4. Przykładowe zdjęcia oczywiście wrzucam do filmu. Kończymy na tym recenzję Flipa 4. Dziękuję za uwagę i tymczasem do zobaczenia.